Pan Zbigniew Wawrzyk, naczelny Wydział Polityki Społecznej, którego wydział nadzoruje działalność placówek oświatowych. Jeśli są rodzice, to też serdecznie witam, bo ci, którzy są, na pewno dzisiaj będą zadowoleni z tego, co się stanie. Jest pan Ryszard Moskow, który zajmuje się też sprawami świątowymi tutaj w starostwie, i pani pani Dani, oczywiście, bo właśnie. Kto nam zrobi zdjęcia i tutaj przejdziecie do historii, jest witamy też, jeśli są przedstawicieli mediów. Czy pan naczelnik chciałby zagaić? Chciałbym powiedzieć w ten sposób, że wśród tegorocznych studentów mamy uczniów dwóch naszych szkół powiatowych, zespołu szkół ogólnokształcących w Ustce i zespołu szkół agrotechnicznych i technicznych, zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Ustce i zespołu szkół. Stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie za osiągnięcie w nauce otrzymuje absolwentka technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, Maja Magdalena Kitowska. Będzie dobre wsparcie na czas dla pierwszych. Dziękuję bardzo. Warto się uczyć i w ostatniej klasie, bo starosta jeszcze pamięta o tym też. Nie tylko starosta, wszyscy tutaj nasi współpracownicy. Również stypendium starosty słupskiego za osiągnięcia w nauce w wysokości 300 zł miesięcznie otrzymuje uczeń klasy czwartej technikum nr 6 Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Tomasz Dawid Walos. Thank you.